Uśmiech lasu. Ten piękny widok pinieńskich łąk przesłoniła monumentalna skała. Wieczór na wrzosowisku. Na wybiegu. Pustynia czasem odsłania pochłonięte dawno temu drzewo. Suseł perełkowy, perła Zamościa. To opisy i tytuły tylko niektórych prac, jakie można oglądać w CKIP na wystawie zatytułowanej Piękno przyrody w obiektywie lubelskich fotografów. Co fascynującego jest w przyrodzie? A jest przede wszystkim to, że jest nieprzewidywalna, że w każdej porze roku można powiedzieć też codziennie jest inna zupełnie, zmienia się, jest ciekawa, no, jest kolorowa, jest geometryczna, ale jest też no, po prostu taka, że można w niej znaleźć dużo ciekawych kadrów i jest przede wszystkim właśnie taka różnorodna, że są i ptaki, są i zwierzęta, są owady, są też takie elementy, tak jak widać tutaj na tych zdjęciach, zupełnie abstrakcyjne, ale to wszystko jest naturalne, to wszystko jest przyroda, nie jest to tworzone w komputerze czy sztucznie. Każdego z nas na co dzień otacza przyroda, ale czy potrafimy się zatrzymać i dostrzec jej piękno? Z pomocą czasami przychodzą fotografowie. W kadrze zatrzymują to, co ulotne i piękne. Ich zdjęcia uświadamiają nam, ile ciekawych rzeczy dzieje się wokół nas. To wystawa Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, która zrzesza osoby przeważnie z województwa lubelskiego, z Lublina, z Opola, z Puław, a także z Kraśnika, które fotografują na co dzień właśnie na przyrodę, to jest ich hobby. Zdjęcia są bardzo różne, tak jak tutaj widać właśnie, tak jak już powiedziałem, są portrety ptaków, są zdjęcia owadów, są zdjęcia krajobrazowe, ale też i zdjęcia abstrakcyjne, które pokazują tą przyrodę w zupełnie inny sposób, pokazują ją tak, jak trudno czasami dostrzec, a doświadczony fotograf, który robi to już od lat, potrafi znaleźć, wydobyć, sfotografować i pokazać na takich właśnie wydrukach to, co na co dzień czasami jest może niedostrzegalne. Wystawę można oglądać w Galerii Trójka Centrum Kultury i Promocji do połowy listopada.